Rowerzyści z Lubartowa i okolic uczcili dziś setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pokonali trasę przez Jastków i Lasy Kozłowieckie, a po drodze odwiedzili ważne historycznie miejsca. Blisko 100 rowerów z biało-czerwonymi flagami i nieprzypadkowo właśnie tyle, bo to symboliczne uczczenie wyjątkowo ważnej dla nas rocznicy. 100 rowerów symbolizuje 100 lat wolnej Polski. Chcemy właśnie w ten sposób uczcić wolność naszego kraju. A na trasie tacy, którzy niedawno zaczęli chodzić, ale i tacy, którzy chodzą już z trudem. Jedni dla rekreacji, inni z potrzeby serca. Bardzo lubię rower, to jest to dla mnie dobry sposób spędzania czasu wolnego. Jest weekend, no inaczej sobie nie wyobrażam spędzić czasu, jak na rowerze w weekend. Jest to rajd w stulecie niepodległości Polski, no i trzeba czasem wnieść swój wkład. To jest taki rajd patriotyczny, no i trzeba pamiętać o takich rzeczach właśnie, o tych ludziach, którzy za nas życie oddali, żebyśmy żyli w takiej Polsce, jak żyjemy. Organizatorzy lubartowskiego rajdu pamiętają. Uczestnicy na trasie odwiedzili m.in. Nowy Staw i cmentarz powstańców styczniowych oraz cmentarz w Jastkowie. Wybraliśmy Jastków, ponieważ w Jastkowie w 1915 roku po raz pierwszy Legiony Polskie dostały taką wolną rękę w walce z Rosjanami. Rajd 100 rowerów w setną rocznicę odzyskania niepodległości zorganizowało Stowarzyszenie Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu, a honorowy patronat objął prezydent RP Andrzej Duda.